Piśmie Świętym nieraz spotykamy się z takim stwierdzeniem Pana, który mówi: masz oczy, a nie widzisz, masz uszy, a nie słyszysz. On tutaj używa często liczby mnogiej, czyli mówi do swoich uczniów, mówi do ludu wybranego. O co może chodzić? Przecież ja mam oczy i widzę, że za tym aparatem stoi konkretna osoba, która mnie nagrywa, widzę ten aparat, mam uszy, słyszę siebie samego. Chodzi o to, że mając oczy i uszy, nie dostrzegam i nie słyszę Pana, który przychodzi w mojej codzienności. W Ewangelii jest taka piękna scena. Pan Jezus karmi głodny tłum, nasycił ich i z 5 chlebków zostały kosze wypełnione ułamkami. I uczniowie to widzą. Po tej scenie tekst Ewangelii Marka mówi, że natychmiast wsiadł z uczniami do łodzi i udali się w stronę miasteczka Dalmanuty. To jest przeciekawe miasteczko, o którym nic nie wiemy. Ono się tylko raz pojawia w Ewangelii. Pan Jezus tam płynie, jak gdyby ewangelista chciał powiedzieć, nie po to, żeby w tym mieście jakiś tam czas spędzić i dokonywać jakichś wielkich dzieł, tylko płyną w miejsce nieznane. O tej Dalmanucie także dzisiaj nic nie wiemy. Może niewiele. Płyną w miejsce nieznane, żeby pobyć sobie samemu, aby do uczniów dotarło to, co się wydarzyło, czyli konkretny cud, interwencja łaski, która głodnych nasyciła dobrem. Bo to tak jest w życiu duchowym, że jeżeli coś spotyka mnie dobrego, jest poruszenie serca, które mówi mi, że właśnie w tej chwili uczestniczę w czymś dobrym, co podnosi mój optymizm, jest pomyślne, jest łaską, jest takim kairosem, czyli momentem, w którym niebiosa w jednej sekundzie otwierają horyzont przede mną. To duchowość zachęca, daje wskazówkę, żeby się nie śpieszyć, by iść dalej naprzód, tylko żeby sobie z tym pobyć, aby to weszło głęboko od moich oczu i uszu, które widzą i słyszą, co się dzieje, weszło na poziom serca. Potrzebny jest czas i takie kontemplatywne podejście do tego wydarzenia. Dlatego Pan Jezus po rozmnożeniu chleba zabiera uczniów do łodzi i płyną gdzieś do jakiejś Dalmanuty. Chce tam pobyć z nimi. Tam w tej Dalmanucie pojawiają się oczywiście jacyś faryzeusze, wystawiają go na próbę, więc nie za bardzo się to udało wszystko, aby pogłębić to wydarzenie rozmnożenia. Kiedy płyną łódką, ci uczniowie martwią się, że mają tylko jeden chlebek. I Pan mówi, czemu rozprawiacie o tym, że macie jeden chlebek? Czy nie widzieliście tego, co się tam wydarzyło? Ile nakarmiłem osób? No tyle i tyle. Ile zostało ułomków? Tyle i tyle. A w innym przypadku, ile nakarmiłem? No tyle i tyle. I on mówi, dalej nie rozumiecie, macie oczy, nie widzicie? Pan przychodzi do naszego życia, do mojego. Mam oczy i widzę, ale często nie jego. Dlatego, że od ważnych poruszeń serca zbyt szybko przechodzę do codzienności. Tak jakby się nic nie wydarzyło. Wracamy z rekolekcji, gdzie był piękny czas, głęboki, i drugiego dnia jesteśmy już zupełnie gdzieś indziej. Pozwalamy, żeby te doświadczenia nam umykały. Nie chcemy ich pogłębiać, nie chcemy na nie patrzeć w taki sposób, żeby one z poziomu głowy i oczu i uszu weszły do poziomu serca. Żeby czynić serce wrażliwym na to, by dostrzegać Pana, potrzebujemy widzieć to, w czym uczestniczymy, co przynosi nam jakieś dobro, pojmować to swoim wnętrzem, pamiętać o tym. Pamiętać o tym. Kiedy prorok Jeremiasz doświadcza przeciwności w swojej misji, on wraca do momentu powołania, przywołuje ten moment, w którym Pan powołał go na proroka, po to, żeby pamiętając ten moment, doświadczyć poruszenia serca, które doda mu odwagi i męstwa, by poszedł naprzód. Także wskazóweczka dla nas z tej Ewangelii. Jak się wydarzają wielkie rzeczy, pozwólmy im wejść do poziomu serca. Kontemplujmy te wydarzenie. Patrzmy na nie oczami serca. Pamiętajmy o tym, co się wydarzyło. W ten sposób pielęgnujemy serce wrażliwe, które pomaga nam dostrzegać Pana przychodzącego w naszej codzienności. Amen.